porządku, ale to dopiero za rok. Teraz musimy skupić się na tym, co się dzieje. Przy stole wielkie emocje, kategoria kobiet. Finał po raz drugi. Po lewej stronie, tym razem Sara Bachmann, z drugim zasadami zawsze po pojedynku zamieniają się stronami. Po to, aby z drugiej strony, żeby nie było tak, że sędzia jest jednostronny, lepiej ustawiony zawodnicy, jest to wtedy bardzo sprawiedliwe. Czyli Sara Bachmann, lewa strona, to prawa strona, Wiktoria Jędrzyna. Obiegowniczki walczą dziś ze sobą po raz trzeci i mamy rozerwanie. Wspominałem w eliminacjach, lepsza była Wiktoria Jędrzyna. To z chwilą wygrała Sara Bachmann, a więc zbliżenie pucharowym do dwóch porażek jest remis. Obie po razie doznały porażki, no i teraz żaden nikt nie może sobie pozwolić na błąd. Obie są zgodne do tego medalu. Wczoraj wygrała Szwedzka Sara Bachmann pod przedrogiem w hotelu Hilton z Warszawy pod środku. Przecież to było tylko małe zacięcie. Będzie prostuje nam gaski, obok zawodniczek. Próbują przyjąć jak najlepszą pozycję. Wiktoria mocno naciąga na siebie. Nie jest zadowolona z tej pozycji. Ustawienie sędziowskie. Tym razem będziemy mieli nie tylko wiązanie pasy. Już zawodniczki, które są związane, nie będą rozwiązywane. Teraz będą również ustawiane przez sędziego, czyli zgodnie z zasadami sędzia. Najpierw, co widzimy na ekranie, ustawia fakt. Muszą być równolegle do krawędzi stołu. Pala komenda do głów, czyli nie wolno poruszać się żadną partią mięśniową, tylko głową. Można rozmawiać z sędzią. Sędzia wtedy pyta, czy zamykamy na palec, czy pod palec. I teraz najpierw zamykamy kciuki. Obydwie panie mają już zamknięte kciuki i teraz kolejno zamknie palce jednej z zawodniczek, następnie drugiej i moment po tym, kiedy obie panie mają zamknięte dłonie, pada komenda startowa, ready go, wtedy zobaczymy, która będzie lepsza. I ruszymy, Sara Bachmann od razu, to ona zwyciężyła.